Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, jesteśmy u dziedziców, kontynuujemy serię. Troszkę musimy pozmieniać, zastanawiam się dalej, co z tymi roślinami. Raczej je usuniemy. Myślę, że tutaj zostawimy sobie mało ogródek, ale z tyłu szklarnię usunę. Przyjrzę na rachunki, ale jeszcze nie wiem jakie, więc zaraz sprawdzimy to wspólnie. No i dalej nie wiem, co z potrzebami. Dajcie mi znać, czy są jakieś mody, bo ja przeszukam cały internet i nic nie znalazłam. Żeby potrzeby spadały wolniej, bo nie bardzo chciałabym grać na kodach, które po prostu podnoszą całkowicie, no ale czasem nie mam wyjścia, więc dajcie mi koniecznie znać, czy coś wiecie. I co? Zaczynamy? Okej, to zaczniemy sobie może od remontu i usuniemy tą szklarnię, tak jak rozmawialiśmy. No pani ogrodnik przyszła, ale będzie dalej i tak miała pracę tylko obok. I co my tu mamy? Czy mamy coś, co się w ogóle opłaca? Rosnąca marchew, groszek, dzwonki. Oj, tu są chyba tylko stokrotki. Chryzantemy. No tu nie ma nic takiego drogiego, co by się gdzieś tam opłacało, więc sprzedajmy po prostu sobie to wszystko. Okej. To też, no i jeszcze dach, rzecz jasna. Niech tak na razie zostanie. Coś tam później zbuduję, może jakąś altankę, no tylko, że to już musimy ogarnąć sporą roku, żeby to była jakaś pora roku na grilla. Bo teraz nie jest. Postawimy też odkurzacz dla naszych simów. Niech im trochę poodkurza. I co? I chyba ze zmian w domu to będzie tyle. Chociaż nie jestem pewna, jeszcze to sprawdźmy. Tutaj się nic nie zmieniło. Dobra, to chyba na tyle. Okej, to wracamy sobie do rozgrywki. I tak musimy zamówić rośliny, bo będziemy chcieli je sadzić. Czy tu można sadzić wszystkie rośliny? Tak, wszystkie można, bo te olbrzymie są jakieś strasznie skomplikowane. Też możecie mi dać znać, no, co można z nimi robić, jak je hodować, bo no, jestem raczej nubem, jeżeli o to chodzi. Dobra, ona niech posprzedaje to, co ma w ekwipunku, bo trochę jej się tego zebrało. Jakieś nawozy, nie nawozy. Jakieś też smakołyki. O nie, ja sprzedałam. A mamy dla niej przecież jedzonko. Daj przysmak. I potem jeszcze daj przysmak taki. Potem ją wyczyść. Nakarm. I posprzątaj. Boże, ona chodzi taka wkurzona. Musimy się zaprzyjaźnić jeszcze ze strachem na wróble. Więc to zaraz zrobimy. Oj. Wdaj się w pogawędkę. A później potwieramy te nasiona. O, tak możemy kliknąć wtedy. Oj, już nie możemy. No dobra. To niech ona robi sobie tam z tą krówką. Dba sobie o nią. Świetnie idzie, jestem z niej dumna. Coraz lepiej. A jeszcze muszę wydoić. To najpierw porozmawiaj ze strachem na wróble, a potem... A, ona teraz musi z nią rozmawiać. No dobra, to wiele wyjaśnia. Interakcje społeczne... Daj napiwek? No dobra, nie głupia. Pogłaszcz. Interakcje społeczne. Przytul. A potem jeszcze... A nie, nie karmi już drugi raz, bo ją przekarmisz. Potem jeszcze raz sobie porozmawiaj ze strachem. A potem otwieraj te paczki nasion. Okej. Okay. Fajnie, że rzuca w krowę pieniędzmi, nie? Dobra robota. Dobra. O, on gada. Fajnie, fajnie. Otwieraj te nasiona. Okej.
Tyle rzeczy do zrobienia, a tak mało czasu. Dobra. Jakieś roślinki. A właśnie, mieliśmy zobaczyć rachunki. Usuńmy tu, bo jest pełna tablica powiadomień. I teraz tak, stop. Ona teraz, nim cokolwiek zrobi, to poda dzieciom jeść. Podaj obiad i zrób gulasz. Ty zaraz weźmiesz się za lekcję, tylko opłać najpierw rachunki. O Boże, 2000? No dużo. Powiem wam, że dużo. 2500 tak naprawdę. A, fajnie, że on idzie na zajęcia teraz. No dobra, a ty możesz opłacić rachunki? Ty możesz opłacić rachunki? Nie możesz, ale możesz odrobić lekcję i zrobić projekt. Tylko gdzie go zrobić? W domu miejsca nigdzie nie ma. Czekaj, jeszcze na górze zobaczymy. Tu. O. U siebie w pokoju powinnaś móc, nie? Albo u brata? O, u brata możesz. No i git! Pracuj rzetelnie. Jak tam twoje potrzeby w ogóle, dziecko? Ogólnie jest git, więc... Niech ona się tym zajmie. A mamusia posadzi kwiatki. Czy mogę tak zrobić? Zasiej. Chryzantemy. I zobaczmy, jak ona będzie to siała, bo nie wiem, czy ona zasieje po prostu na wszystkie tutaj grządki. Jeden kwiatek. Chyba jeden. Więc musimy trochę poklikać. Chyba cztery się zmieszczą, nie? Czy ona nie lubi ogrodnictwa? Chyba musimy to jej zmienić, bo... Trochę mnie to denerwuje. Nie może tak być, żeby ona nie lubi ogrodnictwa. Ona się tym ma zajmować na co dzień, więc... Chyba coś przez przypadek źle klikłam w którymś odcinku, kiedy się śpieszyłam. Więc zobaczmy, jak to się prezentuje. Lubi, nie lubi i zajęcie. No oczywiście, że nie lubi ogrodnictwa. Masz lubić ogrodnictwo. Okej. Okay. I lub malowanie od razu. Możesz nie lubić majsterkowania i możesz nie lubić miksologii na przykład. Dobra. Żeby nie było, że wszystko lubi, nie? Dobra. Bo teraz będzie ciągle chodziła wkurzona, a przecież nie może tak być. No. Okej, okay, no i zaraz... że ta gra ładowała się milion lat po prostu. Nie chciałam was zanudzać, więc po prostu to się wytnie, że tak powiem. Dobra, obok na grządce też zasiejesz chryzantemy, bo masz ich sporo. No ale tu też musisz jeszcze zasiać te chryzantemy, no babo. Matko boska. Nie, dobra, chyba szybciej jest wyłożyć po prostu z ekwipunku tutaj te rośliny, żeby je zasiewać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Stywan, 3, 4. Okej, ona sobie to musi pozasiewać wszystko. To są róże, nie? Nie, to też są chryzantemy. No to nie jest nic warte, więc nie ma sensu w ogóle tego siać. Poczekam, aż trochę level jej wzrośnie, no to wtedy będziemy mogli sobie lepsze kwiatki, jakieś róże czy coś, to będzie chociaż trochę warte. Dobra, ona niech sobie tutaj sieje. Kurde, tu nie zostawiłam, no trudno. Jak odrosną, to się zasieje. Trochę tego nie przemyślałam. Dobra, jak skończysz tam siać, to się troszkę sobą zajmij, bo niestety dalej to potrzeby musisz tutaj
ogarniać, a potem namalujesz sobie jakiś obraz. Gut? Nie masz miejsca na gut. Dobra. Teraz masz miejsce? Masz. Jakubie, idź zjeść. Jedz. Korzystaj z toalety. Możesz się w coś pobawić. A młoda nie ma co jeść, bo mama zrobiła gulasz przecież. Zamów dowóz. Dostawa jedzenia w mig. No i fajnie, tylko żeby to było jeszcze o, z niby mięsem. Znów mi ze trzy od razu, żeby miała w razie czego, jakbym znowu gotowała coś nie tak. No i mama, jak zrobisz to wszystko, to opłać te rachunki, bo zaraz nam prąd wyłączą. Dobra, ty jak to poogarniasz? Aj, to nie wyciągaj tego. Nie będzie robił tego projektu, to jest bez sensu. Nie ma na to czasu. Odrabiaj lekcje. Ta dalej robi ten projekt, dlatego nie chcę, żeby on go robił, bo to trwa po prostu wieczność. Dobra, potem skorzystasz z toalety i poczekasz na dowóz jedzenia. No to teraz chwilkę musimy poczekać. Okej. Zastanawiałam się, czy dziedzice powinni mieć jakieś zwierzę. Typu pies albo kot, rzecz jasna. No i tutaj jest pytanie do was. Jak myślicie, co bardziej by pasowało? Pies czy kot? Mi się tak kojarzy, no jednak to jest wieś, no to jakiś taki duży brak rodziny. Przecież masz rodzinę, psycholko. Jakiś duży psiak, typu owczarek niemiecki albo coś takiego. Fajnie by pasowało. Dobra, ty coś namaluj, bo hajs musi się zgadzać. Nie masz czasu siedzieć i płakać. Musisz tworzyć. O, bo ona zaraz się posika. O, dobra, udało jej się. Niech to jej dzieło sztuki stoi sobie tutaj. Dobra, to niech ona leci do tej toalety i zaraz jak przyjdzie jej jedzenie... Aha, fajnie, że jedzenie przyszło samo. Wiedzieliście, że w Simsach jedzenie przynoszą duchy? O, pojawiła się. Idź przyjmij dostawę. Bo to twoje żarło. Okej. Ona się boi ciemności. Ten coś tam ćwiczył. Dobra. Rozpakuj. Torbę z dostawą. I w wyposażeniu to masz, tak? To weź sobie porcję. W takim razie... Zjedz, a resztę schowamy do lodówki. Dobra. No i całkiem sprawnie nam to poszło. Ten gulasz też schowajmy do lodówki, żeby w razie czego mieli co jeść. On jak tam się ma? No i on ma się świetnie. Może coś pograć, a potem poćwiczyć te umiejętności aktorskie, bo... no tutaj nic nie zrobię, ale tutaj na zajęcia coś miał. Ćwicz umiejętności aktorskie. No to... Tak też zróbmy. No, ona musi jeszcze tam troszkę pospełniać sobie tych rzeczy na te zajęcia dodatkowe, no ale to na spokojnie. Nie baw się może w deszczu. Już wolę, żebyś pograła na komputerze. Graj w grę. O, tu chociaż rozwiniesz sobie jeszcze jakieś umiejętności. O. Boże, oczywiście muszą wiercić za oknem. Człowiek siada do nagrywek w ciągu dnia, wyjątkowo. Bo zazwyczaj nagrywam późnym wieczorem, a tak to się czasem uda, że nagram coś i w dzień. No i zawsze wiercą, stukają, pukają. I bądź tu mądry. Dobra. No i tak, Kuba ćwiczy umiejętności aktorskie, żeby popisać się na zajęciach. Nasza Ala sobie gra... żeby podnieść sobie tutaj zabawę i przy okazji też podnosi sobie umiejętności umysłowe. Przyda jej się w przyszłości na pewno. No ale zaraz trzeba ją położyć spać, bo już jest trzecia, no a ona musi iść do szkoły. Bo mamy wtorek, czyli będzie szkoła grana. On jeszcze niech coś zje, pobawi się, weźmie prysznic i wtedy... pójdzie spać. O tak. Już nie ćwicz.
a matka idzie spać, nie? Najpierw coś zjesz. Najpierw idź zjedz. O Boże, ja jestem głupia. To sama jak klikam najpierw sena. Dobra, teraz jest okej. Okay. Czemu ty chcesz zjadać córce kanapkę? No nie wytrzymam zaraz. Jeszcze raz. Więcej. Otwórz. Zjedz sobie gulasz. A potem śpi. Da się? Da się. Dobra. A miałam jeszcze młodej kupić lampkę przeciwpotworom do pokoju, bo zapomniałam tego zrobić i co noc się budzi, zauważyłam to na filmiku. I ciągle budzi się przestraszona. Więc przyda nam się ta lampka na pewno, żeby ją wesprzeć w jej traumie. Okej, okay, to jest ta. Jakimś ładnym różowym konikiem nad łóżkiem. Gicio. O, jaka burza. Mam nadzieję, że nic nam nie spłonie. Bo słabo by było. Dobra. To niech ona sobie szama. Aha, ona daje kanapkę za syna. Czyli syn nie zażarł? Oczywiście, że nie. Po co? Aha, tutaj niby też miał czytać i nie poczytał. O matko, więc potem zjedz, a potem oglądaj telewizję. Mam nadzieję, że przed szkołą zdążysz. Ciężka sprawa z tymi dzieciakami. No młoda po prostu śpi. Okej. Okay. O, koszmar miał, serio? Nastolatek z koszmarem. Ona też miała koszmar? Super. Przecież masz lampkę na potwora. Ja pierdzielę, nie wytrzymam. Oni mnie chcą wykończyć, naprawdę. Fajnie, że ona nadal niby śpi. Coś mi się strasznie gra, baguje. Muszę znaleźć jakiś poradnik, jak przenieść sobie save'a na nowy, że tak powiem, slot, bo tutaj strasznie zaczęło się już lagować wszystko i nie wiem, od czego to jest zależne. Ale szczerze nie mam pojęcia, jak to działa, więc... dobra, ona idzie do szkoły, on też powinien iść do szkoły, więc niech idzie. Ja myślę, że w tym momencie skończymy ten odcinek. On będzie trochę krótszy, ale możecie się spodziewać, że kolejny będzie, no, dłuższy, na pewno będzie dłuższy. Muszę tylko pokombinować troszkę, żeby gra się tak bardzo nie lagowała, ale to na spokojnie wyczyszczę sobie wszystko i będę mogła do was wrócić. Dajcie koniecznie znać, jakie zwierzę pasuje nam do dziedziców, a jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. Do zobaczenia, cześć!